to jeszcze trochę funkcjonuje, a mianowicie takie poczucie klienta, że jednak ja mam meble inne niż sieciowe. Te meble na wymiar jednak to jest, są takie, jak ja chcę. No i to jest prawda, faktycznie tak jest, no nie? Bo nie ma żadnej takiej samej kuchni. Nie, łóżko chowane w ścianie, albo zabudowa z kosów, poddaszy. To jest za każdym razem jazda bez trzymanki. Bardziej się stresowałem, gdy te meble sprzedawałem. Kiedyś. Była bardziej stresująca praca. Jednak ta najdalej robiliśmy montaż we Francji. Wow. 100 km przed Lazurowym Wybrzeżem. Bo o tym się nie mówi, ale przeważnie jak są mieszkania puste, cokolwiek, no to już są przygotowane na meble, czyli wykończone tak idealnie. No i każde uszkodzenie to jest nasz koszt, no nie? Długo pan produkuje meble? Wcześniej sprzedawałem meble gotowe, mhm. Czyli jakby to powiedzieć, z branżą meblarską jestem związany od 96 roku, czyli długo. No to mamy 24 i 3, 27 lat. No. 27 lat. Przy czym tutaj w tej lokalizacji od 2011, czyli 12 lat niedługo będzie. No to ćwierćwiecze jest rozbite. Powoli zaczynam obrastać laminatem. To i kości się sztywniejsze robią. Od 2011 roku jest pan tutaj, tak. A meble pan robi też od 2011? Właściwie tak. Już wcześniej było jakieś takie przymiarki, bardziej szkolenie się niż produkcja, czyli przygotowanie teoretyczne, już później płynnie do działania. I co panu wtedy najwięcej trudności sprawiało? Biorąc pod uwagę jakby całość, czyli pomiar, później wykonanie, zebranie tych wszystkich elementów, rozrysowanie mebli, później jakby sprzedaż ich, produkcję i montaż. Największym takim przeciwnikiem robienia mebli jest rutyna. Jak już myślimy, że wszystko umiemy, przechodzimy płynnie w byle jakość. Natomiast nie ma czegoś takiego, że czegoś się nie da zrobić. Jak czegoś się nie da zrobić nagle, trzeba popytać, poczytać, zobaczyć, jak to się powinno robić i po prostu coś zepsuć raz, a drugim razem zrobić już dobrze. Na inspirację skąd pan bierze? Sam się zastanawiam. Czyli kombinowanie plus internet plus... Bardzo często proszę klientów, aby przedstawili swój punkt widzenia danego mebla. I to jeszcze drogą mailową, aby mógł się przygotować. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ i klient angażuje się trochę w te meble. No i ja mam czas na to, żeby jak już się spotkam z klientem, wiedzieć o czym rozmawiamy. I to jest chyba klucz tego całego przedsięwzięcia, bo tak jak się spotkamy z partyzanta nagle, no nikt nie wyczerpie z rękawa gotowego projektu, w głowie się to nie ułoży. To musi być chwila na zastanowienie. No bo powiem panu, dla mnie w tym momencie to już nie jest meblarstwo, tylko to jest tak naprawdę forma sztuki. To jest łączenie tylu różnych dekorów, tylu różnych materiałów w kolorystykach, że to już się robi naprawdę, naprawdę sztuka. Dlatego tutaj zaangażowanie klienta jest bardzo ważne, no bo dla mnie zielony będzie kolorem zielonym, a dla klienta zielony to będzie jakiś seledynowy. Więc... Albo burgundowy. Albo jak zacznie jeszcze właśnie operować jakimiś innymi nazwami kolorów. Dlatego to musi być albo właśnie też przysłane zdjęcie ściągnięte gdzieś z sieci i mniej więcej o to by mi chodziło. No i wtedy rozbudowujemy temat, spotykamy się, dokładnie wybieramy kolory, czy to lakiery, czy akryle, czy jakieś folie, wzory frontów. No i tak robić taką checklistę, gdzie kolor korpusu, kolor frontu, wzór frontu i tak dalej, aż jest kolorystyka ustalona. Nie? Jak już to mamy zrobione, to wtedy pomiar z natury. Mhm. No i dopasowanie tego do istniejącego pomieszczenia już. Całe szczęście, że przy tych montażach są proste ściany, to jest łatwiej. Jeżeli by wszystko było takie znormalizowane, to sieciówka, my nie mielibyśmy co robić. Chociaż też nie do końca, bo meble z sieci to są meble delikatniejsze, to są płyta 16, to wszystko jest takie delikatne. Nie jest dziecioodporne, choć nic nie jest dziecioodporne, to jest jedna kwestia.
ale ta płyta i ten powiedzmy samodzielny montaż przyprawia przynajmniej mnie o ciarki. Ja was zawsze wolę mieć zmontowane, a jeżeli już powiedzmy z prędkości, bo coś potrzebuje na szybko, na przykład jakieś biurko, no to później zaprzyjaźnionego meblarza ściągam, proszę, żeby mi to pomógł złożyć i żeby się to trzymało wszystko. Czasami dla relaksu świadczymy takie usługi, że podjedziemy zmontować meblościankę czy kuchnię sieciową. Szybko właśnie wracamy do warsztatu, jednak robimy swoje meble, bo poziom skomplikowania montażu tych mebli jest coraz wyższy. To jest raz, a dwa, jest to wszystko bardzo delikatne, więc łatwo jest to połamać, pokrzywić i zniszczyć. O, to akurat my, jeżeli coś połamiemy, to sobie zrobimy na warsztacie i wymienimy na nowe. No ale rzeczywiście klient jest wtedy zagwozdka. Reklamacje, nerwy. Jazda, koszty. Jazda, koszty. Czas. Wrócę jeszcze na chwilę do tych mebli na wymiar. I też no. Jest taki, to jeszcze trochę funkcjonuje, a mianowicie takie poczucie klienta, że jednak ja mam meble inne niż sieciowe. Te meble na wymiar jednak są takie, jak ja chcę. No i to jest prawda, faktycznie tak jest, no nie? Bo nie ma żadnej takiej samej kuchni. My robiąc kuchnię, no jeszcze chyba mi się nie zdarzyło, żeby była identyczna druga taka kuchnia dla jakiegoś tego samego klienta. Tak więc no, rzeczywiście to jest, każda kuchnia jest inna, dopasowana do pana Kowalskiego. I to też myślę, że daje panu dużo satysfakcji. Tak, ja się cieszę, a generalnie rzecz biorąc, wspomniałem o tej rutynie i wrócę do tego. Robimy czasami takie projekty, my to nazywamy projekty niemożliwe. Specjalnie po to, żeby trochę odświeżyć sobie głowę. Pomyśleć inaczej, nie robić tych szablonowych rzeczy, bo kuchnia, chociaż każda inna, to jednak składa się z bardzo jakby szablonowych takich szafek. Natomiast jak jest taki jakiś projekt typu, nie wiem, łóżko chowane w ścianie albo zabudowa skosów poddaszy, to jest za każdym razem jazda bez trzymanki. To jest robienie szablonów, dziesiątek, dopasowywanie tego, rozkładamy sobie wtedy na warsztacie, rysujemy. Takie przedszkole dla większych chłopaków. No ale później fajny jest efekt, bo wow, skos pasuje. Pamięta pan swój najtrudniejszy projekt, czy projekt, który najwięcej jakby zjadł panu energii, stresu? Ja powiem szczerze, że bardziej się stresowałem, gdy te meble sprzedawałem. Kiedyś. Była bardziej stresująca praca. Jednak tam więcej się tych mebli jakby przerzucało tonażowo i większa rzesza klientów była. Więc wtedy rzeczywiście się stresowałem, bo nie było jak naprawić, ciągłe reklamacje, taka walka z klientami. Natomiast tutaj podchodzimy do tematu naprawdę spokojnie. Staramy się nie stresować. Czy jakiś projekt mnie, jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby jakiś projekt mnie pokonał, aczkolwiek kompletnie nie robimy w drewnie. Mhm. No to dobra, odpowiadając na to pytanie, tak. Pokonał nas projekt drewniany. Robiliśmy potężną szafę lakierowaną na biało. Zrobiliśmy tą szafę, ta szafa wyszła bardzo pięknie, ale ta szafa wróciła do nas. Mhm. Ponieważ okazało się, że drewno nie było wysuszone dostatecznie dobrze. I to było robione na przełomie w okresie zimowym i trafiło to do klienta do domu i ta temperatura z tych kaloryferów spowodowała, że ta szafa zaczęła się wyginać. Ale to nie dyskutowałem, bo było ewidentnie widać, że coś jest nie tak. No to po co się boksować z klientem? Zrobiło się korekty, oddało się pieniądze. I szafa trafiła do nas. Później gdzieś ją sprzedałem jako szafę używaną, żeby nie stała. No i żeby odzyskać część pieniędzy. Dokładnie. Taki temat tabu jak najtrudniejszy klient albo najtrudniejsza sytuacja, z której trzeba było wyjść. Wszyscy klienci, którzy zmieniają często zdanie. Dlatego staram się, to co mówiłem wcześniej, uzgadniać wszystko wcześniej mailem, wszystko dogrywać i oczekiwać potwierdzenia, tak to ma wyglądać. I od dłuższego czasu stosujemy taką zasadę właśnie takiej jakby checklisty, że to wszystko odfajkowane, to przynosi należyty skutek. Dlatego tak, z początku było trochę inaczej. Musiałem się przestawić na sposób, rynek też był trudniejszy parę lat temu. Teraz po prostu jakby klienci są mniej
też bardziej wyrozumiali. Bo po prostu społeczeństwo dorosło do pewnych standardów i wszyscy są zadowoleni. Nie wiem, jakoś tak chyba do mnie nie lgną, bo to mi się wydaje, że to karma wraca, że jak ktoś jest taki nerwowy, to przyciąga do siebie takich samych ludzi. A coś w tym jest. Nie jest tak, że my musimy jakby łapać się każdej pracy. Ale to jest też zdrowe, bo jeżeli powiedzmy nie ma tej chemii między jedną a drugą stroną już na samym początku, to później może to być tylko gorzej. A przecież to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby się realizować. Jakby zarobek to jest jakby jedna kwestia, tak. Ale druga kwestia to jest też robić coś fajnego i z fajnymi ludźmi. Pewnie, że tak. Bo to jest przygoda. Zbudować to zaufanie. Zresztą my jako firma się mało gdzie reklamujemy. Wszystko jest na zasadzie poczty pantoflowej, więc w myśl zasady, że jeden zadowolony klient może powie czterem, chyba tak gdzieś kiedyś czytałem statystyki, natomiast niezadowolony klient jest w stanie rozgłosić to do 20 osób. Więc trzeba tego klienta poznać, wypić z nim kawkę, czasami się zaprzyjaźnić po to, żeby zbudować zaufanie i później to procentuje jakby opowiadaniami o naszych meblach innym klientom przez tego klienta, ale to też jest jeszcze jest druga strona medalu, a mianowicie my bardzo często dostajemy klucze od mieszkań, od domów, bo podchodzimy do tematu w ten sposób, że właśnie jakby wzbudzamy to zaufanie i to jest takie trochę taki chwalipięte, ale nie, no tak jest. Nie, to jest budujące bo i daje satysfakcję, bo jeżeli widzi Pan, że tak naprawdę ktoś patrzy Panu na ręce, to jest takie stresujące, nieprzyjemne. A jeżeli jest to zaufanie, to daje dużo satysfakcji, też człowiek więcej jest w stanie jakby ze swojej strony dać. Tak jest się bardziej w stanie skupić na tym, co robi. Natomiast tak, gdzieś tam z tyłu głowy jest, że wyrośliśmy z tego, że tam się boimy patrzenia na jak pracujemy, to właściwie przyjmujemy to obojętnie. Mhm. Może sobie klient patrzeć, nie patrzy. W jakim obszarze Pan działa tutaj, jeżeli chodzi o zasięg? Ponieważ lokalnie jest tyle pracy, że nie ma jakby potrzeby gdzieś jechać daleko, ale to, co też mówiłem przed chwilą, czasami się łapiemy takich projektów, żeby przewietrzyć głowę. I to są Niemcy, jakieś takie dalsze rejony, żeby pojechać, zobaczyć turystyczno, tak trochę turystycznie, zobaczyć coś innego. No właśnie. To gdzie Pan był najdalej? Najdalej robiliśmy montaż we Francji. Wow. 100 km przed Lazurowym Wybrzeżem. Tak, to najdalej. No to faktycznie wtedy można jeszcze pozwiedzać przy okazji. Robiliśmy parę montaży naszych zachodnich sąsiadów, Niemców. No a tak to oczywiście regularnie Wrocław, tutaj te okolice takie bliższe. A ponieważ tutaj wokół jest dużo pracy, ponieważ tutaj mamy Świeradów, Karpacz, Szklarską Porębę, no tak. Więc naprawdę i ci klienci, którzy kupują mieszkanie właśnie takie na potrzeby turystyczne, to złoty klient. Po prostu chcę już całe mieszkanie teraz i kompleksowo. Kompleksowo. Fajnie. Proszę tutaj klucze. Widzimy się za miesiąc. Wszystko jest poustalane wcześniej. Fajnie. No generalnie rzecz biorąc, bardzo fajna praca. Tylko ma jeden minus. Wszystko trzeba wnieść ręcznie. No tak. Tego nie umiemy. Tak więc naprawdę te meble albo są coraz cięższe, albo my mamy coraz mniej siły. No bo nie da się tego przeskoczyć. Nie, to nic nie zastąpi naszych rąk. Żaden wózek, żadna wyciągarka. Nie dość, że to trzeba wnieść. Jest ciężkie, to trzeba wnieść w taki sposób, żeby to było w stanie idealnym. Żeby tego nie pouszkadzać. No bo tak, to można by było jakby wynająć kogoś, kto by to wniósł, ale ryzyko uszkodzenia robi swoje. Tak, ryzyko uszkodzenia jest prawie że 100%. Jeżeli kogoś wynajmiemy. Mało tego, później trzeba jeszcze naprawiać zazwyczaj narożniki dla klienta, bo o tym się nie mówi, ale przeważnie jak są mieszkania puste, cokolwiek, no to już są przygotowane na meble, czyli wykończone tak idealnie, no i każde uszkodzenie, to jest nasz koszt, no nie? No, nigdy nie patrzyłem to w ten sposób, ale faktycznie.
to jakby mieszkanie jest na gotowo, w tym momencie dopiero wchodzą meble. No, na przykład taka ciekawostka, kiedyś widziałem na własne oczy, na szczęście nam się to nie przydarzyło, koniec pracy, piła taka najazdówka, ona ma taki kołnierz, te starszego typu mają taki kołnierz, który zamyka tarczę, tak, żeby nie postawić na ostrzu przypadkiem, no nie? Bo ona nie miała jeszcze hamulców, zresztą do dzisiaj takie piły funkcjonują. No i koniec pracy, coś tam jeszcze do docięcia, chyba cokoły były, no i my tam robiliśmy chyba drugie pomieszczenie. No i chłopaczek obciął to, ale ponieważ jak się tnie tą piłą z tym chowanym zabezpieczeniem, no to ono trochę przeszkadza przy cięciu. Więc co było? No była, zabezpieczenie było podniesione i zawiązane tyrtytką. No i szybko, szybko przeciął i postawił na pięknej podłodze i piła. Frrr. No to dobrze, że się nikomu nic nie stało, prawda? Paluchy nie poszły albo coś w tym stylu, no ale takie sytuacje się zdarzają. I wtedy nie ma siły, która by przekonała, która przekona inwestora, że to było. Prawda? Bo nie, no nie było. Nie. Więc trzeba bardzo często demontować całe meble, wymieniać całą podłogę. No, w takim przypadku, nie bardzo często, tylko w takim przypadku trzeba demontować meble, bo tak chłopaki robili. Wymieniać tą podłogę, te elementy, to trzeba rozebrać całą, elementy uszkodzone, zrobić na nowo. Szczęście w całym nieszczęściu, że te elementy były dostępne, więc to zrobili, no nie? No ale 4 dni pracy poszło, no bo... To ja pierwszą rzecz, jeżeli brałbym się za meblarstwo, to jedną z pierwszych rzeczy po zakupie maszyn i organizacji wszystkiego wewnątrz firmy, to poszedłbym do swojego ubezpieczyciela, żeby znaleźć rozwiązanie ubezpieczeniowe na tego typu wypadki. Czasami wykupujemy ubezpieczenie na montaż, jak robimy na dużych budowach. Dlatego, że zdarzają się przypadki, że inne ekipy, które są na tej budowie, mogą całkiem bezwiednie uszkodzić tam meble i tak dalej. To wtedy to funkcjonuje. Natomiast ubezpieczenie jakby jako takie mamy. Zawsze jakieś, prawda? Ubezpieczenie. Doubezpieczać się można, nawet jak jedziemy, transportujemy meble, to i tak jest ubezpieczone auto i wszystko, co w nim jest. No ja powiem panu z trochę jakby innego podwórka, czyli obróbki metalu. Swego czasu miałem w firmie awarię, która była spowodowana spadkami napięcia, co spowodowało, że narzędzie zatrzymało się w obrabianym metalu, a co za tym idzie, uszkodziło wrzeciono. To była obrabiarka, konkretnie frezarka do metalu, CNC, nowa maszyna i koszt wymiany wrzeciona i naprawienia go, pomijając, że zajął 4 miesiące, to kosztował prawie 180 tysięcy netto. I dzięki temu, że miałem ubezpieczenie od takich właśnie sytuacji, od błędów operatorów i od spadków napięć, takich rzeczy nieprzewidzianych, no to ubezpieczyciel pokrył 90%, bo bez tego byłaby bieda. No tak, no to przemawia. Tak, to przemawia, to jest tak specyfika branży. Natomiast wracając do mebli. Jeżeli chodzi o stolarstwo, to trzeba rozróżnić stolarstwo i meblarstwo. To jest co innego. Jest stolarz i stolarz meblowy. To dwie różne branże. Przyjechał do mnie tutaj sąsiad, budował się i prosił mnie: Daleczku, przetnij mi deskę tak wzdłuż. Ja mówię: słuchaj, nie mam piły. Jak nie masz piły? No przecież stoi. To źle. Nie mam tarczy do drewna. Ja zwykłą piłą taką, którą używam do laminatu, do płyt, nie jestem w stanie przeciąć długiego fragmentu deski, bo spalę tą piłę, nie? Inna ilość zębów, inna gęstość. Tak, tak, dokładnie. Tam mi wtedy zaświtało. Teraz oczywiście no, kupowałem tych pił, żeby to było, żeby nie było takiej sytuacji dziwnej, jakiejś takiej śmiesznej, no bo gościu ma piłę, a nie przetnie mi deski. Tak więc teraz, jeżeli przyjdzie ten sąsiad, to przetnę tą deskę. No bo później cięcie drewna jeszcze jest wzdłużne, poprzeczne. Tak. I do tego jest taka piła, do tego tak. Później wykańczająca, to jest taka powiedzmy z drobnym zębem, jeszcze trapezowym, żeby później nie zostało, tych włosków nie zostało, albo zostało jak najmniej. To jakby to jest temat rzeka.
Wrócę na sekundę jeszcze tylko do tego drewna. Tutaj małe sprostowanie. Z drewna robimy nogi do stołu i często ramy do stołu. To tak. Płyt jest, tak jak tutaj na przykład, rama jest, nogi są drewniane, skrzynia stołu jest drewniana, to czasami robimy z drewna. To jest jedyny element, który robimy z drewna. I w tym celu jest właśnie zainstalowana grubościówka i w tym celu są te piwy do drewna. Tak, no to tyle. Także gdyby ktoś z widzów szukał mebli, a był tutaj z okolic Jeleniej Góry, jakich to jeszcze miejscowości? Jelenia Góra. Też generalnie rzecz biorąc, jeździmy w województwie dolnośląskim bez żadnego problemu. A blisko nas jest Karpacz, Szklarska, Świeradów. Więc gdyby ktoś z tych regionów potrzebował mebli, to tutaj mamy solidnego stolarza meblowego, który będzie w stanie bardzo fajną realizację zrobić i do tego w świetnej atmosferze. Wrócę jeszcze na sekundkę, skąd się biorą pomysły. Fajnie obserwować, jak mówiłem o tym dorastaniu społeczeństwa, że nie wszystko sam, tylko angażują coraz częściej klienci, inwestorzy, projektantów. I to widać namacalnie. Coraz częściej przyjeżdżają z projektami swoich kuchni. Teraz właśnie robimy taką realizację, gdzie to projektant wymyślił. My tylko tam detale poprawiliśmy. Zmodyfikowaliśmy ten projekcik pod tam potrzeby klienta, ale cały pomysł jakby powstał w głowie projektanta. Oni też, to jest bardzo cenna informacja, oni też mają inne spojrzenie na realizację mebli, bo nie widzą ograniczeń, więc tworzą takie... Nieraz patrzę na te projekty i wow! Da się, nie? Da się. Oczywiście później jest zagwózdka, jak to zrobić. I nieraz trochę ich poniesie fantazja, ale no rzeczywiście dużo świeższe to może nie. Może i świeższe, faktycznie też takie świeższe spojrzenie na tematy mebli, takie odważniejsze te wzory. A często się zdarza, że projekt przygotowany przez projektanta jest tak odjechany, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i ciężko go jest jakby to nazwać, ciężko jest go zrealizować czy przekuć w rzeczywistość, bo jakby nie patrzą na, powiedzmy, na jakieś standardy pod względem, powiedzmy, rozstawów, pod względem jakichś odległości, dystansów, a co za tym idzie, to powoduje, że trzeba meble przerabiać. Nieraz są to ogólne wizualizacje i to nam wystarczy, bo to jest temat pod dyskusję, jak klient przekazał to, co chce dla projektanta, i my już widzimy, o co mu chodzi. Hmm? I takie projekty robimy najbardziej. Oczywiście są projekty takie, że jest to rozrysowane co do milimetra. Takie projekty są bardzo fajne. Nieraz się to zgadza, nieraz w niewielkim stopniu nie. Jednak jak już projektant robi taki projekt mebla, to on już też wie coś o tym meblu. Czyli to nie jest takie wyrwane, oderwane od rzeczywistości, to rzeczywiście trzyma się kupy. Są takie rzeczy jak na przykład łączenie poprzekątnej blatu, który schodzi w dół z blatem poziomym. Mhm. Na łączeniu, łączenie blatu. Tak, żeby to było poprzekątne. Dokładnie. W laminacie się tego nie robi, dlatego że powstaje niebezpieczna krawędź, bardzo ostra, którą też bardzo łatwo uszkodzić i to się robi tam trochę inaczej, no nie? Wtedy trzeba kombinować, szukać specjalnych akcesorii, które się wkłada między te dwa blaty zabezpieczające te naroża, bo te naroża tną jak żyletka. No, nie? Tak. Takie coś się robi w kamieniu, takie coś się robi w drewnie, no ale nie w laminacie, no nie? No to czasami to prostujemy i robimy łączenie tak, jak się robi, czyli blat u góry, noga podpierająca od spodu, albo zbyt wysokie meble.
no nie? Na przykład jednym ciągiem 4 metry. No nie ma takich płyt, nie? Więc trzeba je połączyć. O, to takie. Ale to dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć takie błędy. Może nawet nie uważam tego za błąd, tylko za chęć pokazania klientowi czegoś innego. No, a my sprowadzamy na ziemię. Ale to cieszę się, że w takim razie poziom jakby wiedzy projektantów jest na tyle dobrym poziomie, że to rzeczywiście ułatwia pracę, a nie komplikuje. Ten taki milimetrowy, o którym wspomniałem, już taki szczegółowy, to posiada rozpiskę materiałową, także naprawdę my bierzemy, to płyta na przykład firmy takiej, takiej, kolor, numer, to taki, taki, także naprawdę... Rewelacja. Rewelacja, bo wtedy odpada ta checklista z klientem, bo wszystko jest. No tak. Jeżeli klient mówi tak według projektu, nie ma więcej pytań. Także takie są bardzo fajne. Natomiast rozstaw tam szczeliny między frontami, czy to będzie 3, czy to będzie 4, no to my już ustalamy, no bo to po prostu wychodzi jakby w trakcie z akcesoriów zastosowanych i tak dalej, na to klient nigdy nie będzie tego kwestionował, że to jest 3, a nie 4. Rady dla stolarzy? Proszę? Padło jakieś pytanie, rady dla stolarzy? No. Meblowych? No to wdepnęliście w ciężki kawałek chleba. Nie, tak całkiem poważnie. Nie ma złotych środków. Po prostu ilość projektów, czyli doświadczenie, nauczy tego stolarza, że to się robi tak, a nie inaczej. No nie? Trzeba posortować śruby, żeby były jednakowej długości, nie za długie, bo to może przynieść klęskę. I ogólnie rzecz biorąc, taki porządek materiałowo-narzędziowy. Mhm. To jest taka droga do szybszego robienia i nie popełniania błędów. Mówię o tym, dlatego że można popełnić taki głupi błąd na zasadzie podczas montażu, już jak mamy wszystko pocięte, skręcone szafki, montujemy najdroższy element w postaci frontów i poprzez głupią nieuwagę 1 mm potrafi przeważyć, że zniszczymy cały komplet frontów, a to się okaże dopiero podczas montażu na dźwiczkach. No nie? Bo śrubki będą o milimetr za długie i one spowodują, że lakier pęknie. No, takie niuansiki. Także to lepiej przemyśleć dwa razy, pomierzyć i tyle. Nie wiem, co jeszcze można stolarzom doradzić. Chyba nic, to jest taka fajna rada pod względem takiego organizacyjnego porządku. I trzymać sztamę z klientem. Już, wszyscy będziemy zdrowsi. Także zapraszamy wspólnie z panem Dariuszem. Jeżeli ktoś szuka tutaj wykonania mebli, zapraszamy. Dziękuję.